Na plac Stalina wjeżdżają oddziały zmotoryzowane. Piechota zmotoryzowana i oddziały desantowe jadą na nowiutkich lublinach polskiej produkcji. Ukazują się wozy pancerne do przewożenia piechoty. Po raz pierwszy oglądamy ten sprzęt bojowy. Prawdziwe lądowe pancerniki. Oddziały obrony przeciwlotniczej. Każda jednostka daje dzisiaj pokaz świetnego, nowoczesnego sprzętu, jakim dysponuje nasza armia. Samochody terenowe ciągną szybkostrzelne WKM-y, sprzężone przeciwlotnicze karabiny maszynowe. Artyleria przeciwlotnicza. Artyleria rakietowa. Katiusze. Ciężka artyleria. Naprawdę znakomity sprzęt i też własna produkcja. Po defiladzie wojskowej, zgodnie z lipcową tradycją, nasi operatorzy na lotnisku filmują start eskadr polskich bombowców i myśliwców odrzutowych. Polskiego inżyniera i robotnika, dzieło polskiego przemysłu stworzonego w naszym dziesięcioleciu. Czołówka defilady lotniczej już jest nad centrum Warszawy.
szczególne zainteresowanie wśród obserwatorów zachodnich. Maszeruje piechota, słuchacze Akademii Wojskowych i szkół oficerskich. Chwalą przed 11 laty dywizja kościuszkowska. Tylko że przed 11 laty szło się w zakurzonych mundurach. Polska leżała w ruinie i krwi. Rodziły się dopiero siły, które ją miały wynieść na dzisiejsze miejsce w świecie. Trwa 11 defilada lipcowa. Odrzutowce olbrzymiej szybkości.